Witam Państwa na kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Politycy. Ja nazywam się Mikołaj Dowiejka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie posłanka Lewicy, pani Katarzyna Kretkowska. Witam Panią poseł bardzo serdecznie na naszym kanale. Witam wszystkich bardzo serdecznie i słuchających i Państwa. Witam również kontrdebatantów, pani poseł, pana Stanisława Wardulińskiego z Młodych Mogą. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Pana Daniela Krzaka z Młodych Libertarian. Witam Państwa, witam pana prowadzącego, panią poseł. Pana Mateusza Gajdę z Młodych Monarchistów. Szczęść Boże Państwu, szczęść Boże pani poseł. Oraz pana Patryka Wójcika z MDW. Dzień dobry, witam wszystkich. Pierwsze pytanie do naszego dzisiejszego gościa oczywiście ode mnie. Pani poseł, rząd zdecydował się przedłużyć lockdown do 28 kwietnia i będziemy musieli poczekać na odpowiedź pani poseł na to pytanie, ponieważ niestety wyrzuciło ją z serwera, z naszego dzisiejszego streama. Tak więc problemy techniczne od początku odcinka, no niestety, tak jak mówiłem, uroki pracy zdalnej, ale widzę, że pani poseł już po raz kolejny próbuje się z nami połączyć, tak więc myślę, że to jest kwestia kilku sekund. Mam nadzieję, że pani poseł nas słyszy, ale chyba jest na razie problem. Czekamy oczywiście. Dostałem informację, że pani poseł nas słyszy, jednak ciągle czekam na obraz, ponieważ ciężko bez tego będzie zrealizować program. No i niestety, tak jak podejrzewałem, ciężko tak będzie przeprowadzić, tak więc jeszcze raz próbujemy się połączyć z panią poseł. Ewentualnie możemy zrobić klasyczny manewr, tak jak w przypadku problemów technicznych, czyli pytania z czatu, ale chyba to nie będzie konieczne, bowiem widzę, że pani poseł znów się z nami połączyła, tak więc przechodzę do mojego pierwszego pytania. Rząd zdecydował się przedłużyć lockdown do 28 kwietnia. Jakie jest stanowisko klubu parlamentarnego Lewicy w tej sprawie? Znaczy, pyta pan o kwestię przedłużenia lockdownu, czy w ogóle radzenia sobie z pandemią rządu, bo jeśli chodzi o radzenie sobie z pandemią, to klub parlamentarny Lewica od początku pandemii i lockdownu zeszłorocznego wskazuje na wadliwość całej postawy rządu wobec tragedii, jaką jest pandemia, tragedii zdrowotnej i gospodarczej, która wynika z koniecznych obostrzeń, koniecznego trzymania się dystansu społecznego i także niestety no, koniecznego zamykania placówek, instytucji, tych wszystkich miejsc, w których ludzie ocierają się o siebie i w których zachodzi zagrożenie, że będą zarażenia. Natomiast jedną kwestią jest lockdown, który jest niezbędny, a drugą kwestią jest to, że rząd nie zabezpieczył skutków tego lockdownu, tego zamrożenia, jakie ponoszą przedsiębiorcy, jakie ponoszą pracodawcy i w konsekwencji także pracownicy zamykanych instytucji i firm. Inaczej niż w innych demokratycznych krajach Europy, Unii Europejskiej, nie zabezpieczono ani płac, ani kosztów stałych przedsiębiorstw. W tym zakresie nie zabezpieczono, że nie wyasygnowano środków z budżetu państwa dla firm, które zostały dotknięte lockdownem, ażeby mogły ponosić dalej koszty stałe, ponosić koszty zaciągniętych kredytów czy leasingów na prowadzoną działalność i oczywiście kosztów płac. Tego nie zrobiono inaczej niż w innych krajach, gdzie także nastąpił lockdown, ale bez tak dotkliwych konsekwencji dla tych, których ten lockdown dotknął. Także
jeśli chodzi o przedłużenie do 28 kwietnia, no jest to koniecznym posunięciem w tej sytuacji, w jakiej obecnie znajdujemy się przy tej trzeciej fali. Natomiast pytanie, dlaczego Polska stała się krajem, w którym w czasie trzeciej fali doszło do największej ilości zgonów w przeliczeniu na ilość mieszkańców na świecie w ogóle. Wieloletnie zaniedbania w służbie zdrowia, w nakładach na służbę zdrowia, no dały w tej chwili taki tragiczny efekt, bo to nie jest sytuacja, która wynika tylko z tej konkretnej pandemii, ale to jest sytuacja, to co się dzieje w naszej służbie zdrowia, brak lekarzy jest problemem, który przez lewicę był wskazywany od lat. I także mówiłam przed chwilą o tych kosztach stałych i o pomocy dla przedsiębiorców i ich pracowników, czy w ogóle dla instytucji, które zostały zamknięte, bo to także dotknęło przecież instytucje publiczne, całą sferę kultury, rozrywki. Lewica mówiła o tym od początku pandemii i przedstawialiśmy projekty ustaw, które by miały przeciwdziałać tym tragicznym konsekwencjom finansowym dla gospodarki i dla tych, którzy w tej gospodarce działają. Niestety nie zostało to uwzględnione. Przy każdym głosowaniu kolejnych tarcz wnosiliśmy poprawki, ażeby sprawiedliwie adresować pomoc do wszystkich branż, a nie wybiórczo. No ale te nasze poprawki w jakimś tam skromnym zakresie przy którejś tarczy zostały uwzględnione, ale nadal to nie jest to, co powinno było mieć miejsce. Dziękuję bardzo za odpowiedź pani posłanki i przechodzimy do pytań młodzieży. Jako pierwsze pytanie zada pan Patryk Wójcik z MDW. Bardzo proszę. Dziękuję. W programie zamieszczonym na pani stronie internetowej można znaleźć punkt o wprowadzeniu emerytury minimalnej na poziomie 1600 zł netto. Tak. Swoją drogą, niebywałe jest, że ktokolwiek jeszcze wierzy w obecny publiczny system emerytalny. Ja osobiście nie mam wątpliwości, że moje pokolenie może jedynie pomarzyć o godnej emeryturze wypłaconej z ZUS-u. Mimo to chciałbym zapytać, z jakich środków chciałaby pani sfinansować ten postulat, ponieważ moim zdaniem realizacja tego programu wiązałaby się niewątpliwie z podwyższeniem podatków oraz składek ZUS dla przedsiębiorców. Dziękuję. Tak, postulat emerytury minimalnej netto 1600 zł to był projekt, który wnosiliśmy w ubiegłym roku, jest postulatem lewicy. I nie jest prawdą, że należałoby podnieść składki ZUS, należałoby po prostu zapewnić, aby ZUS działał prawidłowo i ażeby zarządzanie ZUS-em było rzetelne. Polscy przedsiębiorcy płacą jedne z najwyższych stawek różnych obciążeń, nie tylko ZUS-u, ale płacą bardzo wysokie koszty swojej działalności, a to, co otrzymują w zamian i to, co otrzymują pracownicy, nijak się ma do tego, co otrzymują pracownicy w krajach porównywalnych, z którymi możemy się porównywać i z którymi możemy porównywać nakłady, które ponoszą tamtejsi przedsiębiorcy. I ponoszone składki społeczne z zabezpieczeniami szeroko pojętymi socjalnymi. I jest to, przepraszam, dość szerokie pytanie i trudno wyłożyć jakby arytmetykę zarządzania tym funduszem w takiej krótkiej odpowiedzi tego typu programie, ale no, wystarczy porównać emerytury w Polsce z krajami Unii Europejskiej, jak to się ma, te nakłady przedsiębiorców
przeciętnym kraju unijnym, a z emeryturami, które z tego pochodzą. Także aczkolwiek problem emerytur jest problemem nie tylko polskim, ale w Polsce te emerytury są tragicznie niskie, nieporównywalnie niskie do nakładów. Dziękuję bardzo za odpowiedź i jako kolejne pytanie zada pan Stanisław Warduliński z Młodych Mogą. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Oczywiście my jako Młodzi Mogą jesteśmy przeciwko takiemu rozwiązaniu, jednak chcielibyśmy poznać pani stanowisko w sprawie UBI, czyli bezwarunkowego dochodu podstawowego. Czy jest to niemożliwe do zrealizowania, postulat, czy może jednak realne rozwiązanie także realnych problemów? Jest to postulat, który ja biorę pod uwagę i który Lewica bierze pod uwagę i jest to na pewno postulat godny rozważania, godny analizowania. Być może jest to postulat dla najbliższej przyszłości. Dziękuję bardzo i jako kolejne pytanie zada pan Mateusz Gajda z Młodych Monarchistów. Bardzo proszę. Dobrze. Pani poseł, szukając informacji o pani w internecie, chcąc się czegoś więcej dowiedzieć, znaleźliśmy informację, że spędzała pani młodość poza granicami Polski. Mamy rację? Tak, macie rację. No to w związku z tym chcielibyśmy zadać pytanie, jak pani sądzi, co polski rząd powinien zrobić, jak powinien prowadzić politykę w związku z naszą dosyć liczną Polonią? Ponieważ uznaliśmy, że jest pani do tego kompetentna z powodu, że spędziła pani za naszymi granicami młodość i powinna pani znać swego rodzaju rozłąkę z ojczyzną. Tak, ale spędziłam dzieciństwo może bardziej niż młodość za granicą, ale nie bardzo zrozumiałam pana pytanie, to znaczy pan zapytał, co ma polski rząd zrobić z Polonią. To znaczy jaką, o kurczę, przepraszam, coś mi spadło, jaką powinien prowadzić politykę? Czy powinien zachęcać Polaków do powrotu do ojczyzny, a jeśli tak, to w jaki sposób? Tak, no ja tylko chciałam zaznaczyć, że ja nie byłam za granicą jako Polonia, tylko byłam czasowo za granicą jako dziecko. Moi rodzice pracowali za granicą, ale spędziłam młodość, dzieciństwo w Egipcie i w Indiach, gdzie wówczas Polonii w zasadzie nie było, ale nie w tym rzecz. No, rząd ma obowiązek utrzymywania dobrych stosunków z Polonią, dbanie o to, żeby Polonia, ci, którzy chcą, czuli się związani z Polską i żeby mieli łączność z polską kulturą. Dlatego ważne są takie instytucje jak Instytuty Kultury Polskiej, które były do niedawna bardzo żywymi, dobrze prowadzonymi placówkami, właśnie dającymi taką możliwość utrzymywania kontaktów w sferze społecznej i kulturalnej z ojczyzną. Oczywiście łączność z Polską Polonii zależy też od samej Polonii, czy na ile Polacy, Polki, którzy wyjechali z kraju, chcą utrzymywać takie formalne jakieś stosunki, formalne kontakty. Na pewno ważne jest, czy podstawowa działalność polskich ambasad i to, co ostatnio wydarzyło się w Sejmie, to znaczy zmiana ustawy umożliwiająca powoływanie na stopnie ambasadorów osoby, które są zupełnie zawodowo do tego nieprzygotowane, nie mają doświadczenia ani odpowiednich studiów, no jest dość przerażającą perspektywą, nie tylko dla Polonii, tylko w ogóle dla naszych stosunków zagranicznych.
Dziękuję nie bardzo. Nie odpowiedziałam na pana pytanie. Bo... Jeżeli pan Mateusz nie czuje się usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o tą odpowiedź, to ma prawo do ad vocem, tak więc tak, jeżeli... Może nie zrozumiałam jakby jaka była nie, intencja. Powinno wystarczyć. Dziękuję za odpowiedź. Tak. Skoro wystarczy, to przechodzimy do ostatniego pytania, pierwszej tury pytania od pana Daniela Krzaka z Młodych Libertarian. Bardzo proszę. No to tak, z całym szacunkiem proszę pani poseł, natomiast Lewica, jak wszyscy wiemy, bardzo dużą swoją część narracji zbudowała na walce o prawa osób LGBT. Jesteście jedyną dużą partią w Polsce, która jawnie opowiada się murem za prawami osób homoseksualnych. Walczycie o związki małżeńskie, związki partnerskie, małżeństwa dla osób homoseksualnych. Natomiast współcześnie, jak możemy zauważyć pewien trend, że wśród osób młodych, powiedzmy pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, bardzo dużo osób popiera, myślę, że nawet ponad 90%, właśnie tą kwestię praw osób homoseksualnych. Co tym idzie, śmiem twierdzić, że kwestia zwycięstwa o prawa osób homoseksualnych jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. To się kiedyś tam stanie. Tak? Czy w związku z tym, załóżmy dzisiaj hipotetycznie, że Lewica jak najwcześniej odniesie to zwycięstwo. I czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, że gdy odniesiecie to zwycięstwo, to bardzo duża część waszej narracji została zbudowana na tym. Myślę, że nawet połowa osób, która was popiera, będzie popierała was tylko z perspektywy na to, że często my też jesteśmy za prawami osób LGBT, że często to też podkreślam, ale ponad połowa, myślę, że około połowa osób, które was popiera was tylko z powodu, że walczycie o prawa osób homoseksualnych. Wasz jeden z waszych liderów, Robert Biedron, jest przecież gejem i również bardzo dużą część swojego PR-u na tym zbudował. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że jak odniesiecie kiedyś takie zwycięstwo, to stracicie bardzo dużą część narracji, bardzo dużą, prawdopodobnie stracicie dużą część elektoratu. Czy Lewica ma jakiś plan, czym w takim przypadku zastąpić część swojej narracji? Czy macie jakieś inne ciekawe postulaty, którymi macie zamiar walczyć o wyborców? Czy jednak nie zależy wam na kapitale politycznym, zależy wam na idei? Jak wygracie w jakichś tam kwestiach, to możecie nawet nie być w Sejmie. Proszę o odpowiedź. Jak rozumiem, dla pana, czy dla pana środowiska ta kwestia... jak pan to nazwał, praw LGBT plus jest kwestią podstawową. Rzeczywiście Lewica jest ugrupowaniem parlamentarnym, które jako jedyne klarownie opowiada się za równością małżeńską i za, tylko się opowiadamy, ale przedstawiliśmy do laski marszałkowskiej stosowne projekty ustaw, które gwarantują tę równość wszystkim ludziom, nie tylko ludziom heteroseksualnym i wszystkim związkom, nie tylko związkom heteroseksualnym, ale Lewica opowiada się w całej masie innych dziedzin równie silnie. Może wybiła się kwestia LGBT na czoło w ostatnim czasie, dlatego że te prawa są kwestionowane przez środowiska prawicowe, są kwestionowane przez PiS, są kwestionowane dlatego, że te środowiska są przeciwne tym prawom, ale także są kwestionowane po to, żeby odciągnąć uwagę Polek i Polaków od ułomności rządów PiS i od wszystkich błędów, które popełniają i wszystkich rzeczy, za które powinni być pociągnięci do odpowiedzialności, także odpowiedzialności karnej. I może te kwestie LGBT niesione też przez Kościół w sensie negatywnym, jakieś wydumane ideologie gender, z którymi należy walczyć i to się pojawia w debacie publicznej, silnie jest eksponowane. No a Lewica temu się przeciwstawia i takiemu stygmatyzowaniu, prawda, wszystkich osób, które są nieheteronormatywne. I właśnie, ale to jest wykorzystywane przez PiS instrumentalnie w walce politycznej. A dlatego może się jakby tak w zeszłym roku wybiło w tym dyskursie publicznym, wtedy, kiedy w zasadzie powinniśmy byli rozmawiać o tym wszystkim, czego PiS nie robiło w sferze służby zdrowia, właśnie w gospodarce, wracając do pierwszego pytania w tej naszej rozmowie dzisiaj dotyczącego lockdownu i jego skutków. Także Lewica ma odpowiedzi
we wszystkich dziedzinach życia publicznego i w tych dziedzinach, które są finansowane z budżetu państwa i którymi zajmuje się, czy powinien się zajmować rząd, a niekoniecznie zajmuje się. Pan pyta, co Lewica zrobi, jak kiedyś, za kilka lat, czy w przyszłości, pan powiedział, osoby nieheteronormatywne osiągną pełnię praw obywatelskich i związki partnerskie będą miały pełnię praw, które na razie są zarezerwowane dla związków małżeńskich. Ja mam nadzieję, że to będzie nie w jakiejś tam przyszłości, tylko za chwilę. I po prostu przejdziemy do następnych spraw, które są do załatwienia, a do załatwienia jest cała masa spraw pilnych, którymi Lewica się zajmuje, bo zmiany klimatu to jest coś, co także nie może czekać. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Widzę, że nie ma już zgłaszanych ad vocem, tak więc przechodzimy płynnie do drugiej tury pytań. Jako pierwszy według wcześniej wylosowanej kolejności pytanie zada pan Mateusz Gajda z Młodych Monarchistów. Bardzo proszę. Dobrze. Pani poseł, wraz z powstaniem Nowej Lewicy tak zwanej, takiej nazwy, znika SLD. Czyli można powiedzieć potomkini, spadkobierczyni takiej tradycji, można powiedzieć, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Czy w związku z tym jest to takie odcięcie się od historii PRL, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wcześniej jeszcze Polskiej Partii Robotniczej, czy może to jest ewolucja po prostu, ale nie odcinanie się? Dziękuję. Nie wiem, czy mnie widać i słychać, bo... tak. SLD zmieniło nazwę na Młodą Lewicę, na Nową Lewicę. Nie odbieram tego jako odcinanie się od... Po pierwsze, SLD nie jest partią post-PZPR-owską, jest po prostu partią... PZPR skończył się w 1989 roku. To było 31 lat temu. Większość członków SLD nie żyła jeszcze, kiedy się kończył PRL, albo była bardzo młoda, albo byli dziećmi. Też wielu członków dotychczasowego SLD nie było w PZPR-ze. Ja rozpoczęłam pracę zawodową w 80 roku. W 80 roku skończyłam studia i należałam do Solidarności, do ówczesnej opozycji demokratycznej. Nikt z mojej rodziny czy rodziców, ani rodzice, ani nikt z rodziny nie należał do PZPR-u, a należałam do SLD, ponieważ wyznaję wartości socjaldemokratyczne i byłam socjaldemokratką także w latach 80., należąc do tej opozycji wobec ówczesnego PRL-u, czy rządów PRL-u, które nie były tak naprawdę socjaldemokratyczne. I o tym mówiła Solidarność i o tym mówiły na przykład postulaty tego słynnych 21 postulatów strajku 80 roku. Wskazywały te postulaty na to, że to, za czym się opowiada socjaldemokracja, nie jest gwarantowane przez ówczesne państwo polskie. Na tym cały jakby bunt polegał wobec, ówczesny bunt robotników i nie tylko robotników, inteligencji, społeczeństwa wobec rządów, które teoretycznie były socjaldemokratyczne, ale tak naprawdę nie. To tak w skrócie. Także Lewica to jest coś znacznie głębiej zakorzenionego w historii ruchów propracowniczych, robotniczych XIX wieku, początku XX wieku i tak naprawdę PZPR dla mnie nie jest jakby częścią lewicowego ruchu światowego.
Dziękuję za odpowiedź, pani posłanko. Przechodzimy do następnego pytania od pana Daniela Krzaka z Młodych Libertarian. Bardzo proszę. Proszę panią. Lewica ma dość ciekawy program gospodarczy. Znajdziemy tam takie perełki, jak na przykład leki za 5 zł, które będą kosztować parę miliardów złotych albo milion mieszkań. Ja mam dość proste pytanie. W jaki sposób Lewica chce finansować wszystkie swoje proponowane datki socjalne? Na przykład w trakcie tej debaty padło, że dochód podstawowy jest dość ciekawym rozwiązaniem, może kiedyś zostanie wprowadzony, bo on będzie kosztować 40 miliardów dolarów. Skąd na to wszystko wziąć? Czy na przykład była poruszona kwestia emerytur minimalnie 1600 zł? Skąd na to wszystko wziąć pieniądze? To jest bardzo proste pytanie. Skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Na to wszystko pochodzą pieniądze z budżetu państwa, czyli z podatków, które i innych opłat, które ponosimy my wszyscy, obywatelki i obywatele. I dzielenie budżetu państwa, czy budżetu takiego, czy innego samorządu, tak jak dzielenie budżetu domowego, polega na uznawaniu pewnych wydatków za konieczne, innych za ważne, a innych za być może fajne, ale niekoniecznie niezbędne, albo wręcz za zbędne. Lewica mówi, że kwestia mieszkań i dostępu do mieszkań jest prawem, a nie towarem, jak prawo do mieszkania, czy mieszkanie jest towarem. To było takie bardzo szkodliwe przekonanie, które opanowało właśnie myśl publiczną, czy dyskurs publiczny w Polsce lat 90. i do dzisiaj ponosimy tego konsekwencje, a też mieliśmy i nadal ponosimy konsekwencje olbrzymiego powojennego zaniedbania w budownictwie mieszkaniowym. Więc mieszkania, leki, czyli służba zdrowia, są dla lewicy kwestiami podstawowymi i są to wydatki, które będą priorytetem w dzieleniu budżetu, kiedy ten budżet będzie dzieliła lewica. Jeśli chodzi o mieszkania, ten milion mieszkań, to wcale nie jest dużo. Tu chodzi o milion mieszkań, które wybuduje agencja, czy którą będzie dysponowała agencja państwowa i będą to mieszkania na wynajem. Dla przykładu w powojennej Anglii, kiedy brakowało nie miliona, a 2 milionów mieszkań, to ówczesny minister mieszkalnictwa Henry Macmillan obiecał w 1948 roku, że wybuduje 2 miliony mieszkań i też się tak stało w ciągu 2 lat. Potem został premierem. Także to nie są kwestie niemożliwe, tylko trzeba z tego uczynić priorytet w wydatkach i rzeczywiście się za to zabrać i tego dokonać. A w Polsce w okresie PRL-u brak mieszkań był najbardziej dotkliwym problemem społecznym, innym niż w innych krajach tak zwanego bloku ówczesnego wschodniego. Takiego problemu z mieszkaniami nie było ani w NRD, ani w Czechosłowacji. W Polsce czekało się na tak zwane mieszkanie w spółdzielni 25 lat czy dłużej. I nadal ponosimy skutki tego, że w Polsce nie odbudowano po zniszczeniach wojennych, po II wojnie światowej, nie pojawiło się w Polsce tyle mieszkań, ile na jakie jest zapotrzebowanie. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Ad vocem zgłosił pan Daniel Krzak. Bardzo proszę. No tak, pani powiedziała, że są wydatki ważne i ważniejsze. To jest rzeczywiście prawdą, ale pani powiedziała, że wydatki na milion mieszkań czy na leki za 5 zł to są te wydatki właśnie ważniejsze. No to pierwsze pytanie brzmi w takim wypadku, które wydatki są mniej ważne? Infrastruktura, wojsko, policja, edukacja, w sensie, bo my jakby państwo nie wydaje, nie roztrwania pieniędzy na prawo i lewo, nie ma ministerstwa marnowania pieniędzy. Te pieniądze są czasami rzeczywiście marnowane, jednakże nie są wydawane zazwyczaj na byle co. I raczej wszystkie sektory gospodarki, które inwestuje państwo, są raczej ważne. A po drugie, no i to jest to pierwsze pytanie, a po drugie chciałem powiedzieć, że tak się składa, że
za mieszkalnictwo, za budowę mieszkań odpowiadają praktycznie w prawie całkowicie prywatne firmy, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, czy na przykład w Hongkongu. I tam mimo tego, że na przykład Hongkong jest miastem, nie wiem, mniej więcej wielkości Warszawy, ma 4 razy czy 5 razy większe zaludnienie, nie ma aż takiego problemu z brakiem mieszkań, ponieważ wolny rynek sobie dobrze radzi z budowaniem mieszkań. Natomiast tak jak pani powiedziała, że to będzie budować państwowa, państwowie, jakaś tam firma, państwowa kompania, tak, ale już mieliśmy państwowe budownictwo mieszkań z czasów PRL-u. Jak wszyscy wiemy, tych mieszkań w ciągu 45 lat, 44 lat nie zbudowano wystarczającej ilości. I po dziś dzień mamy problem, jakiś tam problem z mieszkalnictwem. W czasie 30 lat wolnej Polski zbudowano więcej mieszkań niż przez 44 lata budowania je przez państwo w czasach PRL-u. Więc nie rozumiem, dlaczego jak kiedyś państwo sobie kompletnie nie radziło z budowaniem mieszkań, dlatego teraz na państwowa firma miałaby sobie z tym poradzić. Dziękuję. Ja nie powiedziałam, że państwo będzie budować mieszkanie. Ja powiedziałam, chodziło mi o to, że państwo będzie dofinansowywać budowę mieszkań, tak jak dofinansowuje poprzez linie kredytowe Banku Gospodarstwa, które idą przez Bank Gospodarstwa Krajowego, budownictwo społeczne, czyli to budownictwo, które realizowane jest przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego, i to jest udana inicjatywa końca lat 90. realizowana w mniejszym, bo szerszym zakresie, w zależności od dostępności właśnie tego strumienia dotacji. Ja tylko przypomnę, że obecnie od 1994 roku formalnie i prawnie za mieszkania, za zagwarantowanie dachu nad głową w Polsce odpowiedzialne są samorządy. Ale samorządy nie otrzymały z budżetu państwa narzędzi finansowych, ażeby ten obowiązek realizować, a relacje możliwości budżetów samorządowych do tego zadania są takie, że nie ma wolnych środków w samorządzie, które by mogły w takim istotnym zakresie uzupełniać ten niedobór mieszkań bez uruchomienia linii takich czy innych kredytowych, na takich czy innych preferencyjnych zasadach przez państwo, przez budżet państwa. Ten obowiązek został nałożony prawnie, ale nie towarzyszy mu finansowanie centralne. Tak, no czyli ja mówiłam o tym, że w czasach, w okresie poprzedzającym transformację, w okresie PRL-u, problem mieszkaniowy był problemem nierozwiązanym i ten nierozwiązany problem odziedziczyliśmy wraz z transformacją. Natomiast to magiczne działanie wolnego rynku nie spowodowało pojawienia się mieszkań, które byłby rozwiązaniem tego problemu, bo pojawiają się, jest podaż mieszkań na rynku, ale jest podaż mieszkań bardzo drogich, które nie są mieszkaniami na wynajem, nie są mieszkaniami na przykład dostępnymi dla młodego człowieka, który podejmuje pracę, dostaje przeciętną pensję i za tą przeciętną pensję nie jest w stanie zapłacić wolnorynkowego czynszu. Prawda? Państwo najlepiej o tym wiecie, bo sami zapewne doświadczacie tej sytuacji. Także tutaj Lewica proponuje rozwiązania idące w kierunku zapewnienia dostępu do tanich mieszkań czynszowych, mieszkań na wynajem. I nie powstanie podaż mieszkań na wynajem bez uruchomienia pomocy państwa w tym zakresie. Dziękuję bardzo za odpowiedź, pani posłanko. I jako kolejne pytanie zada pan Patryk Wójcik z MDW. Bardzo proszę. Lewica w swoim programie postuluje o likwidację Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Chciałem zapytać, dlaczego pani ugrupowanie pragnie zamazać pamięć o bohaterach narodowych, jakimi niewątpliwie są żołnierze niezłomni?
W mojej opinii byłoby to społecznie szkodliwe, ponieważ ci ludzie są częścią naszej tożsamości narodowej i symbolem walki o niepodległą Rzeczpospolitą. W moim mniemaniu powinniśmy raczej okazywać im szacunek, zamiast deptać pamięć o nich. Co pani o tym sądzi? Sądzę, że należy mówić uczciwie o naszej historii. Niestety mamy w Polsce tendencję do tego, żeby pokrywać milczeniem i brakiem uczciwej debaty publicznej całe rozdziały naszej historii. Rozdział bezpośrednio, ten bezpośrednio powojenny, lata 40. powojenne, no, są pełne zdarzeń, które naznaczone były mordowaniem ludności cywilnej, mordowaniem niewinnych ludzi w imię takich czy innych niekoniecznie ideałów. Nie wykluczam, że wśród osób, które są dzisiaj nazywane żołnierzami wyklętymi, nie było osób szlachetnych, ale było też tam bardzo dużo zwykłych mordów, które podlegają pod paragraf karny, a nie pod beatyfikację czy jakąś martyrologię narodową. I tak jak był okres, kiedy w ogóle o tym nie mówiono, teraz wahadełko się przesunęło o 180 stopni i nazwaliśmy wszystkich, którzy brali udział w tych walkach, w tej wojnie domowej, która wydarzyła się w latach powojennych, pacyfikacji ludzi, wsi. Nazywamy to żołnierzami wyklętymi, te działania, że to żołnierze wyklęci. Należy poświęcić uczciwą rozmowę historyków, debatę, dokonać tak zwanej dekonstrukcji tego okresu i wtedy dopiero byśmy mogli uczciwie powiedzieć, komu się należy szacunek i pamięć, a komu niekoniecznie. Dziękuję bardzo i mamy złożone dwa ad vocem. Jako pierwszy pan Patryk Wójcik z MDW, bardzo proszę. Tak, ma pani rację, że wśród wyklętych byli też zbrodniarze. Nie ma co ukrywać, był taki człowiek jak Bury, prowadził mordy na Białorusinach. Swoją drogą oni też nie mieli czystych rąk. Tak, ale nie możemy wszystkich wkładać do jednego worka, że wszyscy wyklęci byli bandytami, bo jest też Witold Pilecki, tak, który, umówmy się, ma wielki wkład w historię II wojny światowej, bo to on miał odwagę, jako ochotnik, zgłosić się do Auschwitz, zbadać sytuację, która tam się działa, meldować aliantom, co się dzieje, żeby mogli zainterweniować odpowiednio, tak. Jest wiele innych ludzi i uważam, że nie powinniśmy likwidować takiego dnia, ewentualnie zmienić nazwę, tak, czcić tych, których nie mamy wątpliwości, że oni byli bohaterami. Bo zobaczmy nawet na Ukrainę. Stepan Bandera, nazywane są na Ukrainie jego imieniem stadiony, ulice, bo to jest bohater narodowy. A ile zrobił złego dla naszej narodowości? Tak? Dlatego nie uważam, żebyśmy mogli tak po prostu wszystkich wrzucać do jednego wora i mówić, że to byli bandyci, i trzeba o nich zapomnieć, bo nie, to byli bohaterowie w większości i dzięki nim mamy taką Polskę, jaką mamy. No, tak, to znaczy widzę, że pan interesuje historią.
I w zasadzie to, co pan powiedział, było powtórzeniem tego, co ja powiedziałam, bo powiedziałam, że należy przyglądać się indywidualnie tym postaciom i w sposób uczciwy analizować te wydarzenia. I to, co zasługuje na pamięć, zasługuje na pamięć, a nie można wszystkich wrzucać, jak pan powiedział, do jednego worka. Ja powiedziałam dokładnie to samo. A taki Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych z góry zakłada, że wszyscy, którzy brali udział w tych walkach, zabijali, mordowali, byli bohaterami. A sam pan powiedział, że tak nie było, że byli i tacy, i tacy. Dziękuję bardzo. Ad vocem zgłosił jeszcze Mateusz Gajda z Młodych Monachistów. Bardzo proszę. Tak, ja myślę, że również mogę się powtórzyć tutaj po pani poseł oraz po koledze z Młodych dla Wolności, ale jestem zdania, że oczywiście wśród żołnierzy tak zwanych wyklętych czy niezłomnych, ja bym poznał przy tej drugiej formie niezłomnych, ponieważ wyklęci to jest forma utworzona za PRL-u, ale nie powinniśmy zrobić tego święta, ponieważ ci bandyci to była tak naprawdę margines społeczny, margines ludzie, których na pewno jakby żyli żołnierze wyklęci dzisiaj, to oni by się ich wyrzekli, bo powiedzieli, że to nie byli nasi koledzy, że to nie byli nasi towarzysze broni. Myślę również, że nie powinniśmy zrobić tego święta ze względu, tak jak powiedziałem, na margines społeczny. Powinno zostać święto, ale powinno się je przemianować ewentualnie na przykład na święto żołnierzy niezłomnych, a tych właśnie tych złych, tak jak wspomniane bury, powinno się nazywać wyklętymi. Natomiast tych prawych pokroju Danuty Siedzikównej, Inki czy Witolda Pileckiego powinniśmy nazywać niezłomnymi, ponieważ oni poszli po prostu walczyć za Polskę, a ci drudzy, ci źli poszli po prostu rabować i mordować. Dziękuję. Tak, no myślę, że do każdej postaci historycznej trzeba podchodzić indywidualnie po prostu i nie można stosować jakichś z góry założonych mianowników. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu Stanisławowi Wardulińskiemu z Młodych Mogą w celu zadania ostatniego pytania od młodzieży. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Dość medialnego i budzącego skrajne emocje w społeczeństwie tematu żołnierzy wyklętych pozwolę sobie ponownie wrócić do ekonomii, gdyż no nie ukrywajmy, jest to dość ważny temat zajmujący sporą część naszych żyć i my jako liberałowie oczywiście postulujemy szerokie obniżanie podatków i dla mnie jako liberała chociażby obniżanie podatków jest ważne, dlatego jestem bardzo ciekawy, czy są jakieś podatki, których obniżenie bądź likwidację byłaby pani gotowa postulować. Nie ukrywam też, że Polacy aktualnie zmagają się z wieloma bezsensownymi podatkami, na przykład podatek od powietrza, czy też podatek od zapalniczek lub deszczu. Także tak jak powiedziałem, czy są jakieś podatki, których obniżenie byłaby pani gotowa postulować? Tak, dziękuję za to pytanie. Nie wiem, czy mnie słychać. Przyznam, że nie słyszałam, nie znam podatku od zapalniczek. Jeżeli jest taki podatek, to go nie znam, przyznam. Byłabym ciekawa dowiedzieć się, na czym on polega. Jeśli Lewica stoi na stanowisku takim, że no, społeczność polega na tym, że wszyscy do niej coś wnosimy, tak? I potem to wspólnie dzielimy dla dobra tej społeczności. Tutaj przed chwilą ktoś z panów zapytał o edukację. Takim dobrym przykładem jest edukacja, bo od już dawien dawna społeczeństwo zrzuca się na funkcjonowanie publicznej edukacji. Utrzymujemy tę publiczną edukację z naszych podatków i chcemy, żeby była publiczna edukacja.
bo uważamy, że to jest ważne, tak jak chcemy, żeby były drogi publiczne, tak jak Lewica chce, żeby były mieszkania na wynajem, tak, które dostarczane są przez gestora publicznego, więc po to, żeby to wszystko mogło powstawać, no to ta wspólna kasa, która jest dzielona później na te wspólne cele, które wspólnie uważamy za ważne, musi pochodzić z czegoś, no i ona pochodzi z podatków. Lewica nie jest za tym, żeby znosić podatki, żeby tych podatków w związku z tym nie było. Natomiast jesteśmy za tym, żeby te podatki były sprawiedliwe, więc jesteśmy za tak zwanym progresywnym systemem podatkowym. Także uważamy, że podatki powinni płacić ci, większe ci, którzy mają więcej, którzy zarabiają więcej. Nie na tyle więcej, żeby zniechęcać do zarabiania więcej, do podejmowania działalności gospodarczej. Jesteśmy przeciwni bezsensownym jakimś barierom, które zniechęcają do działalności gospodarczej. Natomiast jesteśmy za tym, żeby osoby, którym się lepiej powodzi, płaciły więcej na rzecz tej wspólnej społeczności i jej wspólnych, ważnych wydatków. Także taka jest moja odpowiedź na pana pytanie. Natomiast chciałam pana zapytać, o co chodzi z tym podatkiem od zapalniczek. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu Stanisławowi. Dziękuję bardzo. Podatek od kart i zapalniczek. Nie jestem teraz pewien, czy on nadal funkcjonuje, aczkolwiek był taki podatek. Natomiast chciałbym jeszcze się dopytać o jedną rzecz. Podatek dochodowy, postuluje pani podatek progresywny. Aktualnie stawki podatku dochodowego w Polsce wynoszą maksymalnie 32%, jeżeli dobrze mówię, nie chciałbym oczywiście skłamać. Czy uważa pani, że stawka ta powinna być oczywiście dla osób najbogatszych niższa czy wyższa? Jeżeli wyższa, to jak dużo wyższa? Jeżeli pani byłaby gotowa, to chętnie również zapytałbym o jakieś konkretne propozycje, na przykład progów właśnie podatkowych. Tak. Zaraz poznamy najprawdopodobniej odpowiedź pani posłanki na to pytanie, jednak znów przerwało połączenie, tak więc poczekamy chwilę, aż z powrotem pani poseł połączy się z nami. Już widzę, że łączy się z nami, tak więc zaraz oddam jej głos. Na razie widzę, że są pewne problemy, ale chyba już powinno być wszystko dobrze, tak więc czekamy, aż załaduje się obraz i tak. Jest już pani posłanka z nami, tak więc... Już panią posłuchać, tak więc oddaję głos. Tak. Przepraszam, bo mnie wyrzuciło. Jestem z powrotem. Może okres wychodzenia z zapaści gospodarczej spowodowanej pandemią nie jest okresem najlepszym do podnoszenia podatków. Natomiast kwestia progów podatkowych to jest kwestią, którą należy. Nad którą należy pochylać się, analizować i dostosowywać te progi i do możliwości, i do sytuacji, i do potrzeb. Okres obecny nie jest może, ale nie jest dobrym okresem do podnoszenia podatków i opłat, i Lewica przeciwstawia się takim próbom w Sejmie. Ale jest to okres specyficzny. Jeżeli mówimy o modelu, to tak, Lewica jest, tak jak powiedziałam, za tym, żeby podatki były progowe. Natomiast na pewno to, co jest patologią wręcz w Polsce, są zarobki kosmiczne w spółkach Skarbu Państwa, w instytucjach publicznych, w bankach, gdzie jakby ta rozpiętość pomiędzy najniższymi dochodami czy przeciętną pensją, a niektórymi rzędem pensji w niektórych działach gospodarki czy na niektórych szczeblach zarządzania są
dramatyczne i niewspółmierne do sytuacji. Zmierzamy w kierunku jakiejś tak zwanej Republiki Bananowej, chociaż nie lubię określenia Republika Bananowa, bo to jest dyskryminujące dla dobrze funkcjonujących republik, gdzie rosną banany. No w każdym razie tak nie powinno być. Nie powinno być tak, że dyrektor banku zarabia 600 tysięcy miesięcznie, a pracownica czy pracownik banku zarabia 4 tysiące miesięcznie. To są nonsensy. I powinny być bariery. Powinny być bariery, które uniemożliwiają tego typu anomalie po prostu w gospodarce. Dziękuję bardzo za odpowiedź, pani posłanko, i tym samym kończymy dzisiejszy odcinek Młodzież versus Politycy. Dziękuję odbiorcom za spędzenie całego weekendu z My Politics, pani posłance za wizytę, mam nadzieję nie ostatnią. Dziękuję. Na naszym kanale, także przedstawicielu młodzieży za ciekawe pytania. Już teraz zapraszamy na programy, które odbędą się na naszym kanale w przyszłym tygodniu. Za dziś jeszcze raz dziękuję, życzę wszystkim miłego niedzielnego wieczoru i do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.